Chyba zaczynacie mieć obsesję na punkcie tej gry. Środa, no to czas na topkę najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Plancheo. Tak prezentowała się lista tydzień temu. Miejsce 5 Gra Nucleum, miejsce 4 Aikaion, miejsce 3 Karak 2, miejsce 2 Heroes 3, miejsce 1 Great Western Trail Nowa Zelandia. W tym odcinku mamy bodajże dwie nowości, bodajże, ponieważ nie jestem pewny, czy gra z pierwszego miejsca nie pojawiła się już wcześniej. Mamy również dwa spadki oraz jedna gra wróciła na listę. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień, krótkie intro i zaczynamy. Swoją premierę w zeszłym tygodniu miał już Aikaion. Dajcie znać w komentarzu, czy już graliście w ten tytuł i jak wam się podoba. No to lecimy z tą listą. Na miejscu 5 nowość Upadek Imperium od Lucky Duck Games. Cena tej gry w sklepie wydawcy to 170 zł. Patrząc na zdjęcia, to wyglądem przynajmniej mnie ta gra nie zachwyca. Ale wiadomo, nie jest to najważniejsze. Mamy tutaj budowanie silniczka, długoterminowe planowanie, strategię i mechanizm odwrotnej licytacji. Zobaczymy, jakie będą odczucia polskich graczy, a tymczasem na BGG Itsan. Szybka, niezbyt skomplikowana i dająca poczucie wewnętrznych rozterek, które są czasami całkiem satysfakcjonujące. Ocena BGG 7,2 przy 151 głosach. Na miejscu 4 powrót na listę, Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia od Go On Board. Jeszcze możecie dorwać ten tytuł na wspieraczce, a ceny zaczynają się od $55. Jak oglądaliście ostatni odcinek planszówkowych newsów, a mam nadzieję, że tak, no to wiecie, że został do tej gry ogłoszony duży dodatek Dziki Gon, dodający m.in. nowe mechaniki do gry. Także już się w to nie będę zagłębiał, ale w aktualizacji z 27 października widzimy, że w końcu ktoś wyciągnął wnioski, jeżeli chodzi o docenianie osób wspierających projekt. Niestety wiele razy było tak, że wersja sklepowa gry była szybciej dostępna w sprzedaży, niż wspierający dostali swoje egzemplarze. Takie coś jest niedorzeczne, dlatego brawa dla Go On Board, gdzie zdeklarowali, że wspierający są najważniejsi i sklepowa edycja zostanie odebrana z fabryki 6 tygodni po tym, jak wspieraczki trafią do graczy. Zobaczymy, czy rzeczywiście dotrzymają słowa. Będziecie mogli ich później z tego rozliczyć przy każdej nadarzającej się okazji. Ocen BGG oczywiście jeszcze brak. Na miejscu 3 spadek z 2 Heroes of Might and Magic 3 od Archon Studio. Nie chcą coś z tą listą się pożegnać. Ostatni update z 27 października nosi nazwę Big News, a w nim możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał Big Box. Można śmiało powiedzieć, że nazwa jak najbardziej pasuje do tego olbrzymiego pudła. Może w końcu ktoś posłucha i zrobi insert, gdzie wejdą wszystkie karty w koszulkach. Byłoby miło. A teraz zobaczcie, jaki układ ma ten Big Box. Just. Grałem przeciwko Ogrywamy na planszówkach w Spotku w 2022 roku. Udane odwzorowanie gry komputerowej, szczegółowe figurki i duch gry. Dużo kombinowania, ciekawe przeniesienie mechanik z komputera, ale miodność i grywalność porównywalna z pierwowzorem. Ocena BGG 7,3 przy 135 głosach. Na miejscu 2, czyli spadek o jedną pozycję, Great Western Trail Nowa Zelandia od wydawnictwa Rebel. Na Plancheo możemy sprawdzić, że cena tej gry to około 200 zł. Jedną z nowości odnośnie poprzednich edycji będzie tutaj możliwość zatrudnienia nowego pracownika, a mianowicie marynarza. Pomoże on graczom ulepszać port, czy też budować magazyny. Owce będzie można również transportować drogą morską. A im dalej będziemy żeglować, tym większe z tego będziemy mieć korzyści. Na pewno będzie to ciekawe urozmaicenie. Miejmy nadzieję, że owce nie mają choroby morskiej. Blind Wolf. Solidna kontynuacja GWT. Mnóstwo nowych, fajnych mechanik i zwrotów akcji w stosunku do oryginalnych. Uwielbiam strzyżenie owiec, łodzie, kafelki bonusowe, obszar zatrudnienia nowych pracowników i tym podobne. Różnorodność realnych strategii jest bardzo duża. Doceniane są także elementy budowania talii. Często będę chciał, aby Nowa Zelandia lądowała na stole z doświadczonymi graczami GWT, ponieważ jest ona o wiele bardziej angażująca i różnorodna. Ocena BGG 8,7, a zagłosowało 1000 osób. A na miejscu 1 nowość Obser
sesję od Lucky Duck Games. Cena tej gry w sklepie wydawcy to 250 zł. Budowanie talii, draft elementów, wariant solo, układanie elementów, zajmowanie pól akcji. Gra na BGG jest niesamowicie chwalona, ponieważ wnosi coś nowego. I przez drugą część hejtowana, że jest niesamowicie brzydka. Oczywiście jest to kwestia gustu. Naszym celem jest poprawa stanu majątkowego, aby być w lepszej pozycji wśród naprawdę wpływowych rodzin w Derbyshire. Pani Karolka po obrazkach nie zachwyciła, ale jak już zagrałam pierwszą partię, przepadłam. Motyl rodzin, zdobywania amanta, odwiedzania pokoi, coś zupełnie innego, świeżego. Zachwyciła mnie i chętnie wracam na Board Game Arenę. Polecam. A ty jaką rodzinę byś wybrał? Z dodatkowym służącym, taką, którą zaczyna się z dodatkową gotówką, czy która ma więcej wpływów? Ocena BGG 8,2, a zdobyła 8800 głosów. Na razie sprawdza się moje założenie, że GWT Nowa Zelandia nie spadnie z listy aż do dnia jej premiery. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.